Karolina Olszewska z Dębicy rok temu w wielkim stylu wygrała program You Can Dance Nowa Generacja. Utalentowana tancerka z Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance zdobywa kolejne medale teraz już w grupie juniorów, nie dzieci. Reporterom Polskiej Telewizji Regionalnej powiedziała, jak wygląda jej życie obecnie. No w sumie to niewiele się zmieniło. Dalej chodzę na zajęcia, dalej się rozwijam, chodzę na warsztaty jakieś. I jeździsz na mistrzostwa. No i jeszcze dalej na mistrzostwa. Ostatnio zdobyła drugie wicemistrzostwo świata Solo Show Dance AIDO 2022. Choreografia do solówki opracowana przez Karola Mentala w wykonaniu Karoliny po raz kolejny ujęła międzynarodowe jury. Młoda tancerka wciąż jest pełna pasji do tańca, bardzo skromna i chce nadal się rozwijać. Karolina jest też świetną uczennicą, uczy się w 8 klasie szkoły podstawowej nr 2 w Dębicy. I gdy wyjeżdża na zawody, czy tak jak w ubiegłym roku na nagrywaniu programu, to nie uczestniczy w zajęciach szkolnych i ma dużo materiału do nadrabiania. Ale gdy już nadrobi, to zdobywa świadectwo z czerwonym paskiem. Przed tancerką wybór szkoły średniej. Jeszcze się zastanawiam, myślimy cały czas razem z mamusią, ale raczej, no ja bym bardzo chciała pójść do tej chmury na nauczanie domowe, bo po prostu bardzo by mi to pomogło w tych tańcach, bo tak to jak wyjeżdżamy właśnie na takie mistrzostwa, to potem jest tyle tego nadrabiania ze szkoły i po prostu jak przychodzę, to jest masakra z tym wszystkim, dlatego jakbym była właśnie na tym domowym, to bym mogła sobie na przykład w drodze, w aucie to sobie zrobić i by było trochę po prostu łatwiej. Zapytana, czego jej życzyć, odpowiada: braku kontuzji. Tego życzymy młodej dębiczance, która tak pięknie reprezentuje nasze miasto na światowych zawodach.